Tragiczna śmierć gwiazdy PRL-u. Tak zmarł Adam Pawlikowski. Adam Pawlikowski odebrał sobie życie 17 stycznia 1976 roku. Muzykolog, dziennikarz oraz aktor popularność i uznanie fanów zyskał dzięki roli w produkcji Popiół i Diament. Z kolei w 1967 roku był świadkiem oskarżenia w procesie Janusza Szpotańskiego. Oto jak wyglądało jego życie. Adam Pawlikowski urodził się w Warszawie 21 listopada 1925 roku. Mieszkał w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 4. Karierę filmową zaczął przypadkiem. Ponoć scenarzysta kanału Jerzy Stefan Stawiński stworzył postać oszalałego kompozytora, z kolei autor muzyki Jan Kręc chciał, by grał on na okarynie. Jedynym znanym produkcji filmu znawcą tego instrumentu okazał się Adam Pawlikowski. To właśnie on gra melodię, którą w kanale wykonuje Władysław Szibo. Zagrał wtedy też SS-mana rozbrajającego oraz okradającego wychodzących z kanału powstańców. Tak wyglądała kariera Adama Pawlikowskiego. Adamowi Pawlikowskiemu zarzucano, że jego kariera to tylko i wyłącznie znajomości z wpływowymi ludźmi. Nie było to jednak do końca prawdą. Owszem, znał odpowiednie osoby, ale miał też gigantyczny talent. Docenili go znani reżyserzy Andrzej Wajda i Jerzy Gruza. Pisał o nim nawet Kazimierz Kutz w swojej książce pod tytułem Będzie skandal. Poznałem go przy kanale Wajdy. Jan Kręc, który odpowiadał w tym filmie za muzykę, chciał, by w kanałach ktoś grał na okarynie. Gdy się okazało, że Pawlikowski jest w tym świetny, Wajda dał mu do zagrania epizod. I tak Adaś wtopił się w nasze środowisko, można przeczytać w Będzie skandal. Z kolei Agnieszka Osiecka komentowała jego urodę. Według niej był pięknym mężczyzną. Według niej to właśnie dlatego kobiety do niego lgnęły. Był pięknym mężczyzną. Ciemne, duże oczy lśniły diabolicznie pod jaśnie pańskim czołem. Zapytałam go kiedyś, dlaczego nie pracujesz? A on, ja jestem księciem. Czy widziałaś, żeby książę pracował? Był z pewnością jedynym mężczyzną, do którego nikt nigdy nie ważył się powiedzieć misiu. Otaczały go stale roje panien i pań, a on sprzyjał im, że tak powiem, dla eksperymentu. Drwił z nich bez cienia litości, mówiła Agnieszka Osiecka w Szpetnych 40-letnich. Adam Pawlikowski miał poważne problemy zdrowotne. Adam Pawlikowski przez wiele lat zmagał się z epizodami maniakalnymi, które wywoływała cyklofrenia. Unikał ludzi, zaszywał się w mieszkaniu. W pewnym momencie wszyscy się od niego odwrócili. Był poddany ostracyzmowi społecznemu, ponieważ mówiło się, że współpracował ze służbami bezpieczeństwa. Adam Pawlikowski targnął się na swoje życie w styczniu 1976 roku.